Państwa, chciałem zaprezentować żarówkę LED 7 W mocy, równa się około 70 W zwykłej żarówce. Posiada duży radiator, wyprodukowana niestety albo stety w Chinach. Nie wiem, jak długo to wytrzyma. Kosztuje w promocji w Kauflandzie około 27 zł. Mogę odkręcić. Zmontujemy jeszcze może w ten sposób. Tak ona wygląda. Ma system chłodzenia. Chcę pokazać, jak wygląda w środku. W środku ma takie diody, właśnie power LEDy, które wymagają chłodzenia. Stąd ta właśnie ten duże powierzchnia radiatora, płytka. W środku musi być też jakiś zasilacz, który przekłada 230 V na napięcie przeznaczone dla diod. Trzonek E27, normalny, typowy, taki żarówkowy. Tutaj jest nic. Zimna, biała. Chciałem ciepłą kupić, ale nie było ciepłej. Kręcimy z powrotem. I zapalimy. Już wygląda właśnie zapalona. Troszkę jest obiektyw, dlatego widać te kropki. Obiektyw w aparacie jest brudny, w środku ma pyłki, więc teraz widać moc. Barwa światła zimna, czyli taka jak świetlówka typowa. Daje tego, no teraz jest dzień, tak nie widać może, ale blask jest podobny jak przy innych żarówkach energooszczędnych. Obudowa no, po takim krótkim świeceniu jeszcze się nie nagrzała, ale po dłuższym na pewno się będzie ciepła. Tutaj troszkę się trafiła mała wada fabryczna, bo ktoś mu uderzył, ale to jest radiator, no tam nie powinno nic mieć znaczenia. Klosz muszę jeszcze kiedyś założyć, ale taki, żeby nie przesłaniał mocno tej żarówki. Tak to wygląda mniej więcej ten produkt.